Do rondla wkładamy pokrojone w kostkę jabłka, cebulę, przekrojone na pół winogrona, posiekaną chili, cukier brązowy, imbir, zalewamy wszystko octem i doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy 15 minut, doprawiając na końcu solą oraz pieprzem, następnie odstawiamy. Kromki chleba opiekamy w tosterze lub piekarniku, nakładamy na nie czatnej oraz plasterki sera. Wkładamy na 2 minuty pod górną grzałkę piekarnika i gotowe! Smacznego!